Cześć, będziemy bić renegata. Dołączyłem do klanu, który kurwa bije renegata. Wczoraj jak nagrywałem wam ten odcinek, mogę wam nawet pokazać. Nie to bez. Gdzieś tu mam, XD. Znalazłem tego renegata i na tym skończyłem. Pisałem do ludzi, tak jak widzieliście. I była taka sytuacja, że no renegata ubili beze mnie. 2 godziny zbudowywałem ludzi. Oni tam, że albo mi nie odpisywali, albo jakiś typ napisał, że mnie ogląda na YouTubie i tak dalej, że tylko mu kojarzy. O, to 6 bijemy. Że mnie kojarzy, ale że oni to tam nie chcą ze mną bić, bo ja im tam tarczę podpierdolę. A byłem właśnie w takiej sytuacji, że nie mogłem do ich klanu dołączyć. Zamiast wyjaśnić im tą sprawę, czy żeby chcieli, żebym im wyjaśnił ową sprawę, to wiecie. No ale dobra, koniec końców teraz byłem przed jakieś dosłownie 30 minut temu, żeby patrzeć renegata, nie było go, teraz był i mnie zawołali, zaprosili do grupy, kurwa, i w chwili, kiedy dołączyłem do klanu, to już jest wszystko załatwione i tak dalej. Nie będę ukrywał, że w owym klanie jestem tylko i wyłącznie dlatego, żeby renegata bić, żeby wam to pokazać, żeby może jakiś heroik złapać. Ale wiecie, chodzi mi o to, że nawet jeśli zależało im na tej tarczy, jeśli bili dużo razy tego renegata, to przecież, kurwa, jesteśmy ludźmi, mogli napisać coś takiego, oni nie chuj. Mimo, że no jakby nie patrzeć, to ich zwołałem na tego renegata i zmarnowałem tak naprawdę 2 godziny. No ale dobra, biję z półtora ręką, bo nie mam ręki, ale jeśli założycie półtora rękę i tak dalej, to chyba tak to działa. Chyba nic się nie zmieniło. Nie znam się na umiejętnościach na wojownika, więc jak będę robił jakieś głupie rzeczy, to wiecie. Po prostu wkurwia mnie coś takiego, że no mogli po prostu. Znaczy, to było nawet na takiej zasadzie, że nimi nawet nie raczyli odpisać, że wiecie. A teraz jestem w klanie i wszystko, i wiecie. Dostał tego. No nie wiem, zniszczę mu tego armora. Mam nadzieję, że ubijemy tego tytana. No nie wiem, armor. Zniszczę mu. I tak możliwe, że ja nie przeżyję, bo on kogo teraz bije? 102 tanca, tak? Raczej ten Green Day Auto. LOL. Ja nie wiem, czy to jest dobre, żebyśmy dawali auto. Wiecie, jak ja dawno nie biłem żadnego tytana? Naprawdę. A na zwykłym świecie? W sumie to jest margonem.com. No ale dobra. No jakoś koniec końców, wiecie. Wbiłem 106 level, to nie wiem, czy wam pokazywałem jeszcze. I obecnie stoję na Mortenie. Staram się coś tam wylotać. I po prostu, nie wiem, ubiję tego renegata parę razy i biję dalej, bo chciałbym. Fajnie mi się expi na tych, jak oni się nazywają. Fajnie mi się expi na mumiach. Będę mógł wam coś nagrać, bo już mam... Co to kurwa jest? Chyba tak chujowo. Nie znam naprawdę, nie wiem, co to jest, to plus kombinacja X1. Możecie mi wytłumaczyć. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie wyglądają te umiejętności teraz. To jest dla mnie troszkę trudne to jest dla mnie. Ale dobra, oszczędzę sobie, żeby mieć na tego. A nie, to 65 kosztuje. W sumie to wyglądało tak, że no co, wczoraj to tam się nie odzywali do mnie i tak dalej, a dzisiaj kliknąłem aplikuj, oni mnie przyjęli, napisałem dzień dobry i tyle. A teraz to nawet po prostu ty renegat i zaprosili mnie do grupy, kiedy byłem na Mortenie. No i mówię, dobra, przyjdę, nagram wam. No. Im kurwa nazwać, podpierdolę tarczę. Wzmocnienie ataku. Ile mam na cios krytyczny? 17. Przecież ja mu nawet krytyka nie walę. Chyba, nawet jednego nie walnąłem. Mam 17%. Nie jest to dużo. Jestem chujowy, szczerze. Tak mi się wydaje. Chyba armora już nie ma? Nie ma raczej. Odporności ma jeszcze. No, ale ubijemy sobie renegata i fajnie. Ja widziałem na aukcji, że były jakieś itemy na 117 level, bo chyba ten kolos ma 117 level. Nie wiem, z kolosa są przedmioty niezwiązane? Możecie mi też to wytłumaczyć, jeśli wam się chce. Ale spoko.
Ja nie ukrywam, że w tym klanie będę tylko i wyłącznie właśnie dla takiej korzyści. Nie jesteś w klanie, nie bijesz. Jesteś w klanie, to już kurwa wszystko możesz. Tylko, że jesteśmy ludźmi. Jakby nie patrzeć. Z każdym można się dogadać. I nasze hero. Kradniemy. Kradniemy, kurwa. Jesteśmy złodzieje. Pewnie i tak nie dostanę. Bo czemu? Miałbym dostać. Cokolwiek. Chociaż oni pewnie kurwa i tak mają lega. O, dostałem! Super. Nie no, widzicie, fajnie. Oni i tak pewnie mają kurwa legi od góry do dołu, więc... No cóż, takim przemiłym akcentem mogę zakończyć ten krótki odcinek. Co tu mam wam dużo gadać? Idę sobie właśnie na Mortena postać. A to może jeszcze chwilę z wami pogadam. Co do tamtych rzeczy i ogólnie, to nie wiem, po prostu jak na razie to przez 2 dni postaję sobie na tym Mortenie, tak jak mówiłem, i w międzyczasie jeszcze coś wam na mumiach pokażę, wbijam pół levela, pogada się, popierdoli o głupotach, potem na Magradit, więc w sumie też można na kompo grać. Może za smocze łuski kupię sobie jakiś ekwipunek, może coś ciekawego znajdę. Dragon Boxes, Stamina Sales. Aha, to są outfity. A gdzie ja mogę znaleźć coś normalnego? Upgrades, gold, blessings, stamina, aha. A przedmioty to nie wiem. Ja się chyba nie dowiem. Cóż, jak on wygląda? Dobre ma raczej statystyki. Chociaż ten ma... Znaczy on jest niby spoko, on jest taki uniwersalny. Ma 2% nakryta, ten nakryta ma 4%. No fajne ma niszczenie energii i many, tak? Przywracanie turowe ma większe, życie daje, ten życie nie daje, unik daje, ten unik też daje, SA. I tak, chyba w nim będę chodził. Chociaż dużo tak naprawdę to nie zmienia względem tego, który miałem wcześniej. Nawet może i lepszy był do niektórych rzeczy. Ma przywracanie turowe większe, no i to jest spoko. No to jeszcze wam pokażę, jak Mortena ubiję. Cóż, mogę wam podziękować ogólnie za to, że łapkujecie filmy, że tam suby wchodzą, że piszecie komentarze. Komentarze czytam. Niekiedy, w sumie to prawie nigdy nie odpisuję, ale czytam. Czasem odpiszę. Czasem coś tam się pośmieję. Sam z siebie. Jak potem popatrzę sobie, jak to wszystko wyszło. Parę jeszcze przedmiotów się dokupi na aukcji. Troszkę się zaoszczędzi. Wiecie, nawet zauważyłem, że ekspiąc na tych mumiach, tak? Mam troszkę miejsca w torbach. To ekspiąc na tych mumiach, użyłem sobie Halcedonu, jestem na ekspie, użyłem sobie TP na kwiatki i tak zawsze 200 kapsz na mnie wpływa. Więc zrobię takich 5 kursów, wbiję z pół levela. No, tak myślę. Nie wiem. Tak mniej więcej, nie? I zawsze mam 1 milion do przodu. Oszczędzę tak parę milionów, już mam jakiś przedmiot, który mogę sobie założyć. Dobra, wiecie co? Ja sobie chyba w LoL'a będę grał. I bagietkę jadł. Ja lubię jeść bagietki, jeśli są świeże. Kurwa, gdzie jest mój Morten? Czy już mi ubili go? Ale nie, respi się. Dobra. No to tym przemiłym akcentem kończę ten odcinek. Wiecie. Siema, trzymajcie się.